Wreszcie skończyłem. Trochę mi to zajęło, wiem, ale w końcu przyszła ta wiekopomna chwila, w której mogę wam pokazać, podzielić się z wami moimi ilustracjami, które wykonałem z myślą o najmłodszych. Tę serię ilustracji tworzę co roku w okresie jesiennym. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu z zeszłego roku, to tutaj w prawym górnym rogu powinna pojawić wam się karta, która właśnie was przeniesie do tego materiału. Dlaczego ja tak gadam jak robot? Przeniesie do tego materiału. Quantanamera ostro. O, a teraz patrzę, że mam dwie ilustracje, które wiszą mi tutaj na ścianie, bo już je oprawiłem w ramkach i będę musiał je teraz ściągnąć do tego filmu. No, pięknie. Gdzie łeb, a gdzie głowa? Może najpierw zacznę od tego, na czym wykonałem te ilustracje, bo wszystkie ilustracje były wykonywane na jednym rodzaju papieru, tak, dobrze powiedziałem, na jednym rodzaju papieru. Jest to Aurora Watercolor Cotton Paper, jest to 300 gramów na metr kwadratowy cold press. I tutaj mogę wam pokazać jeszcze, jeżeli zobaczycie, mam nadzieję, że tak, że kamera to odda tą fakturkę tego papieru. Jeszcze postaram się wam tutaj zdjęcie zrobić, żebyście lepiej widzieli. I może ja przejdę do pierwszej ilustracji. Ogólnie to chciałem zacząć wszystko od początku, ale tak jak powiedziałem, na ścianie miałem ramki, więc jedną zdjąłem, a drugiej, powiem wam szczerze, mi się po prostu nie chciało już wyciągać z ramki, więc zobaczycie, jak wygląda ta ilustracja już w ramce. Jest to prosiaczek Bastuś. On tak się prezentuje w tej ramie. No i bardzo mi tutaj umila czas w moim studio i wisi na ścianie. Oczywiście wisi na tej ścianie, której wy zazwyczaj nie mówicie. Można powiedzieć, że na tej ścianie, do której właściwie ja mówię. Wy myślicie, że ja mówię do was, a tak naprawdę mówię do ściany. Ta ilustracja też jest wykonana w takim anturażu jesiennym, aczkolwiek tutaj już dodałem więcej cieplejszych barw, bo mamy tutaj i pomarańcze, i brązy, i tutaj w tle mamy też bardzo dużo żółci, a nawet zielenie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej ilustracji zrobiłem troszeczkę inaczej, można powiedzieć, bo wszystkie te, które za chwilę wam pokażę, ilustracje są, można tak powiedzieć, w takich kolorach brązu, lekkiego pomarańczu, może jakiejś ochry, a tutaj chciałem dodać więcej koloru, żeby po prostu uwydatnić ten róż tego prosiaczka. Dajcie znać, jak on wam się podoba. Ja w ogóle nie powiedziałem wam najważniejszego, że te ilustracje mają imiona. Tamten prosiaczek nazywał się Bastuś, a teraz mamy Irenkę. Sarenka, Irenka z parasolką. I to właściwie w tym roku od niej się to wszystko zaczęło. Ją jako pierwszą narysowałem, jako pierwszą ją opublikowałem na moim Instagramie, na którego was serdecznie zapraszam. I ta Irenka jest wykonana neokolorami dwójką, czyli tymi pastelami od Karandasz rozpuszczalnymi w wodzie, a także na to nałożyłem kredki Pablo. I tutaj, gdzie mamy tę białą krateczkę, tak samo tutaj z tym oświetleniem na sweterku, to tu już były nakładane luminensy, no bo luminensy są bardzo taką kryjącą kredką, bardzo dobrą jakościowo, więc ona mi tutaj pomogła. I w tym roku też tak powiem wam, że troszeczkę właśnie kombinowałem z takim łączeniem technik, z taką mixmediową. Chciałem, żeby te wszystkie prace były mixmediowe, tak powinienem powiedzieć. Przepraszam was. Ja się oduczyłem już po prostu tak na żywo gadać do kamery i nie wiem, co się ze mną dzieje. Do tej ilustracji nie będę się przyczepiał, ale są niektóre, których się przyczepię, bo ja uwielbiam się przyczepiać, w szczególności do swoich prac. Kolejną ilustracją jest dziczek, warchlaczek, jak zwał, tak zwał. Jest to Cysiu. I tu na Instagramie prosiłem was, abyście dopowiedzieli historię Cysia. Bo ja tam część napisałem, a część chciałem, żebyście dokończyli. I właśnie tutaj teraz zauważyłem coś bardzo niepokojącego. I to mnie teraz zmartwiło. Mam nadzieję, że to zmarzę. Słuchajcie, coś tutaj gdzieś mi chyba kredka spadła, ja nie zauważyłem. Widzicie te krechy? O nie. To trzeba jakoś zgumkować, to trzeba coś z tym zrobić. Dobra, później może jakoś to zbiorę. Ale teraz zauważyłem, właśnie tutaj zerknąłem. Jezu, co ja zrobiłem? Oj. W każdym razie Cysiu to jest taki warchlaczek, który w pogoni za, powiedzmy, nie wiem, motylkiem gdzieś tam się zgubił, odłączył od stada. No i
resztę historii możecie przeczytać w komentarzach na Instagramie, bo są bardzo ciekawe i dziękuję Wam, że wzięliście w tym udział, żeby sobie tam powymyślać taką bajkę razem ze mną. Tutaj chciałem już troszeczkę więcej dołożyć elementów w tle, żeby nie były tylko te drzewa tutaj, ale też jak widzimy, tutaj jest kawałek takiego ściętego drewna. Mamy też kamienie, mamy listki. Sierść oraz grzywkę tworzyłem kredkami Pablo, bo są twardsze i można je zatemperować na taki ostry szpic i szybko się nie tępią. Grzywkę tak samo. Te elementy białe troszeczkę dołożyłem białej poski, tak samo w blikach. No i też gdzieniegdzie tutaj w tych kropeczkach użyłem kredek i białej poski, a także luminensów. Ogólnie to będą takie kredki, trzy rodzaje właściwie tych kredek, które ja używałem do tych wszystkich ilustracji, więc nie wiem, czy to będę tłumaczył przy każdej właśnie ilustracji. Ciekawe, ile razy padnie słowo ilustracja w dzisiejszym odcinku. Mamy Rysia, słuchajcie, Ryś, no to Ryś. Ryś Ryszard, wiem, poszedłem trochę na łatwiznę. Ryś Ryszard wraca. Wraca z podróży, wraca gdzieś tam ze swojej wyprawy, ponieważ Ryszard jest botanikiem i interesuje się wszystkimi roślinami, zwiedza świat w poszukiwaniu właśnie roślin. I tu w tej ilustracji chciałem pokazać, że wraca do swojej paczki przyjaciół w naszym polskim lesie. Bo dodam, że cała ta bajka, powiedzmy, no, rozgrywa się w naszym polskim lesie. No i tutaj też już troszeczkę dodałem więcej elementów, jak w przypadku Cysia, do tego tła. Mamy co prawda mniej drzew z tyłu, ale mamy też tutaj takie choinki, jest też dużo trawy i chciałem tak troszeczkę pokazać jakby skraj lasu, gdzie jest on bardziej taki piaszczysty, gdzie mamy więcej traw, kamieni, aniżeli właśnie tak stricte las, gdzie jest dużo mchu i drzew. No, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No i taki klimat chciałem właśnie tutaj oddać. No, podoba mi się, powiem Wam, ta ilustracja. Jestem z niej zadowolony. No, te neokolory robią tutaj robotę, nie? No, bo one naprawdę świetnie się rozpuszczają. Można tutaj je nakładać jedno na drugie, zamazywać, zamalowywać, więc tutaj one naprawdę dają duże pole do popisu. No i ten papier przede wszystkim bardzo dużo wytrzymuje. Ja go Wam polecam, bo on wcale nie jest drogi. Ale żeby się tak nie rozgadywać, to pokazuję już Wam kolejną ilustrację i jest to wilczek Henio. Wilczek Henio jest, można powiedzieć, namalowany przeze mnie drugi raz, ponieważ ja w tej pierwszej serii, ja już też to o tym mówiłem na moich social mediach, że w tej pierwszej serii też był wilk. I on był nieco podobny, tylko był inaczej ubrany. I ja postanowiłem namalować go jeszcze raz, dlatego że tamtego wilka no, sprzedałem. I powiem Wam szczerze, że nie zrobiłem sobie kopii. Bo chyba wtedy wilkiem zaczynałem tamtą serię i ja wcale nie myślałem, że Wy polubicie się z tą serią i że będziecie zachwyceni tymi ilustracjami. No więc wiecie, no po prostu ją sprzedałem, kopii nie zrobiłem i tylko zostało mi zdjęcie. No a chciałem, żeby mieć po prostu fizycznie jakiegoś wilczka, więc no, postanowiłem namalować jeszcze raz. I w tej ilustracji się przyczepię do jednej rzeczy. Być może Wy na to nie zwrócicie uwagi, a może zwrócicie. Mianowicie chodzi mi o tą partię tutaj ogona i tych tutaj krzaków. Coś zrobiłem tutaj nie tak. Chyba nie wycieniowałem dobrze tych krzaków. Coś z tymi krzakami mi się nie podoba, dlatego że ja w moim odczuciu mam takie wrażenie, że ten ogon jakby mi się zlewał z tymi krzakami. I to mi turbo przeszkadza. No ale już tego nie poprawię, bo nie. Bo taki mam kaprys, bo po prostu, wiecie co, czasami mam takie prace, takie ilustracje, które stworzyłem i już wiem, że ja do nich nie będę wracał, w sensie, żeby właśnie je poprawić czy coś, a to dlatego, że boję się, że je no po prostu jeszcze bardziej spierniczę, że tak pozwolę się sobie się wyrazić. Jezu, jak ja się jąkam! Tutaj mamy las, mamy też oczywiście kamienie, no bo tego nie mogło zabraknąć gdzieś na moich ilustracjach. Lubię malować kamienie. Mamy też tutaj taką ścieżkę. Oczywiście jest gra światłem, które uważam buduje w ogóle klimat tych ilustracji i uważam, że naprawdę wyglądają zacnie. No tu może ten liść taki wyszedł, taki dziwaczny, byle jaki, ale mogłem tu dołożyć więcej. No teraz widzicie, jak to tak jest, że
Tak to jest, że się z czasem zobaczy na ilustracji, a mogłem zrobić to inaczej, a mogłem zrobić coś tam. No ale dobra, jest taka, jest. Ma szalik, ma kubraczek, ma flanelową koszulę, ma takie fajne porteczki, butki. No jest słodki, uroczy, myślę, że dzieci się z Heniem polubią. Kolejną ilustracją, tą już miałem w ramce, ale ją już wcześniej wam powiedziałem, że ją wyciągnąłem z ramki. Jest to Gabrysia. To jest siostra Borsuka, Gabrysia, która jak widzicie jest tutaj w sukieneczce. Też mamy tutaj anturaż jesienny. Tutaj też właśnie chciałem tą trawę, tak żeby było ją widać, ale widzę, że jej tu niewiele widać. Tak chciałem zrobić też tutaj już taki klimat jesienny na biurku. A ilustracja wykonana tymi samymi przyborami, czyli neokolorami dwójką rozpuszczalnymi w wodzie, kredkami Pablo, dodałem jeszcze sobie kredki Luminance. No i oczywiście tą całą koronkę, te wszystkie tutaj takie drobne elementy, tak samo jak i sznurówki, wykonałem markerem Posca. No i tak się prezentuje Gabrynia. Trochę w niej, powiem wam, nie pasuje mi ta kształt głowy. Nie tyle co sama główka, tylko kształt głowy, bo mam wrażenie, że niepotrzebnie ją tak wyciągnąłem tutaj na boki, przez co trochę przypomina mi Shopa Pracza, a nie Borsuka. Nie wiem, być może się uczepiłem. Wy mi napiszcie w komentarzu, bo być może to jest moje jakieś tam przypierniczenie się tego na siłę, nie? No i tutaj też mi się nie podoba, że za mocno docisnąłem kredkę, i nie jest ten cień taki gładziutki, jak w innych ilustracjach, jak na przykład w tym Heniu. O, zobaczcie ten cień, tylko tu już widać fakturę papieru. Ale myślę, że może to w sumie nadaje, nie wiem. Coś mi jakiś sąsiad puka w ścianę, mam nadzieję, że go nie usłyszycie. Słuchajcie, nie uwierzycie, ja myślałem, że to sąsiad mi puka w ścianę. I tak zaczęło to się nasilać, te pukanie. Ja zaglądam przez okno, a tam dzięcioł mi napiernicza w ten... stropian na tym, na bloku. Wyobrażacie to sobie? Jest niesamowite. Też chyba chciał przyjść obejrzeć ilustrację, albo jesień poczuł, nie wiem o co mu chodzi. W każdym razie zostały mi dwie ostatnie ilustracje. Mamy lisiczkę. W poprzedniej serii ilustracji był lis w zielonych portkach, więc no pora na jego narzeczoną. No i zobaczcie, tu jest taka piękna Anetka. Ma taką sukienkę w grochy. I jest zainteresowana tu tymi świetlikami. Te kropeczki chciałem, żeby tak imitowały takie, powiedzmy, świetliki. No i ona idzie sobie już, tak można powiedzieć, do domu, no bo już to słońce za nią zachodzi, tak jak możecie tutaj zobaczyć. Przynajmniej tak chciałem to utworzyć. Tutaj, jak możecie zobaczyć, też dodałem więcej roślinek, więcej trawy. Ja ogólnie chciałem, żeby te ilustracje były ze sobą spójne, ale też, żeby w jakiś sposób te tło się wyróżniało, stąd tak kombinowałem tam tutaj, tam dodałem mniej kamyczków, tutaj dodałem więcej i tak dalej, i tak dalej. No podoba mi się ta lisiczka, powiem wam szczerze, no taka jest urocza. Z ostatnią ilustracją, powiem wam, miałem problem nie tyle co narysować czy namalować, tylko miałem problem, bo już mi się kończyły zwierzaki. A to były jakieś sarenki, były wiewiórki, były liski, były misie, były borsuki, no i mówię, kurde, już mi się kończą zwierzęta. Więc postawiłem na byczka. I jest taki byczek, troszeczkę można powiedzieć, że tutaj już jest klimatem takim trochę, ja wiem, Teksas, jakiś może troszeczkę Dziki Zachód, ale jednak nadal Polska. I tu już chciałem tak pokazać, że on wędruje już przy skraju lasu. Już mamy tam płotek, tam z tyłu możemy sobie wyobrazić jakąś polanę, jakąś łąkę. No i on sobie tutaj przechadza się z krajem lasu, patrzy sobie tutaj na motylka. W takich niebieskich jeansowych portkach na szelkach, koszuli w kratę, szaliczku i kapeluszu. To jest taka ilustracja, można powiedzieć, jesienna, ale troszeczkę też jakby pożegnanie lata, trochę tak, nie tak sugeruje ta ilustracja, że takie pożegnanie lata. Nie wiem, może mi się wydaje przez ten kapelusz. No nie wiem, dajcie znać, które ilustracje wam się z tej tegorocznej serii spodobały. Napiszcie po prostu w komentarzach. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki luźny materiał się wam spodobał. I no co, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Jelo.